Dzień dobry, cześć, czołem. Jesteśmy znowu na dzierżnie. Jestem pierwszym. Jeje jak cholera. Zaraz zarzucam. Nasza miejsce. Coś urwiesz. Szoruję tym autem i szoruję. O, stoi. Drgadzista. O nie, ponton wyciągnął. Dobry. 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 Nie lada sztuka jest zarzucić teraz. Dobry. Idziemy, bo tam nie słychać, a może być branie. Tak, no to chyba się dobrze zaczęło. Uwaga! Skup się! Bierz go! Masz? No, 15. 15 kilogramów. Malutki grubaszut. Robiłeś rękę. Puść to! 17! Żal, nie? Popatrzcie, bo nie wiadomo kiedy złowicie znowu takiego. Rozkładam teraz chyba, zacznę od wędek. Ojej! Najpierw wędki! Razem chyba tak zrobię. Powiem tak, zmieniłem przypon, skróciłem. Akurat w koszyczku skróciłem ten przypon i szedł. A na co, na co? Na jaką przynętę? No na kurkę tą taką pomarańczową świerczucha. No to co? Już wędki! Ciop! Ciop! Więcej entuzjazmu! Więcej entuzjazmu! Tararara, pierwszy raz od kilku lat składam najpierw wędki. Nie ma to jak przegrywać zakład od samego wejścia. To mobilizuje człowiek. Ja to chyba już nie pobiję tego na tej zasiadce. Ja już teraz nastawiam się po prostu na większą ilość karmi 2-3 kg. Znaczy, ale ostatnio jak ten 16 kg rekord, to ja złowiłem wtedy chyba 2 karpie albo 3 nawet. Nawet 3, tylko już nie byłeś tak strasznie zadowolony, bo były mniejsze i nie umiałeś się cieszyć. Zwykle to trwa 6 godzin, a teraz 5 minut będzie zrobione. Znaczy, zaraz pokażę. Jaką zastosujemy technikę łowienia? Jaś dostał szwungur. Jejku, kurwa, normalnie jeszcze nigdy nie widziałam cię, żebyś tak szybko cokolwiek robił. To nas nasza miejscówka powitała, nie? Tak. Po tylu miesiącach, kiedy my byliśmy ostatnio? Kilka miesięcy temu. W lutym? Teraz w tym roku. W lutym, na dzień dobry. Tylko w lutym chyba, no? Nie. Na pierwszy. Nie, pierwszy nie, pierwszy był tam na górze. I od razu nas powitała. Dzień dobry, chłopaki, no co, proszę bardzo. Nie no, kurwa, w takim tempie jestem pod wrażeniem. Teraz. Dobra, ja idę, bo wpływają gratulacje same, wpływają. Gratulacje z całego świata. Te twoje żarty. I fru. Jak daleko? A karp czeko. Pięknie. Jeszcze nie. Nic nie czuję. Widziałam. On ci życzył tak bardzo, wiesz, że nie, widział. Ja drugi raz ubrałem obie wodery. Chciałeś, żebym ściągnął? Nie, ja bym ubierał na siebie drugi raz wodery. Nie masz racji, ty jesteś tak leniwy, żebyś tego nie
No tak, no. Z PV-eczką. Z PV-eczką. Z PV-eczką. No i co? Jest rybka? No nic. No ale było branko jakieś. Tam jest ryba. Tam jest jakiś leszczyk. Odbieraczek. A jest, widzę go. Czekaj. A, jest. Mamy go. Uciekaj. O, tu tyle całyła będzie, masowo na zierno. Dobrze, to kawka dopita już. To co, pora na drugi płyn? I co? To jeszcze jedna, tak? No. A biorąca, no to tak, to trzeba ją zrobić. Ja chyba też zmienię na metodę dobrowędki, bo to kurde chyba nie umiem. Chociaż nie, no było branie w zeszłym tygodniu, to też przepiękne. Czyli co, haczyk zaś zły, bo się wypięła. Nie, odgryzła. Zęby miała. Bo to był karp z zębami. To takie właśnie karpy, które sobie haczykami peski. Ja, zgrzebują zęby. Właśnie nasze ukochane dzieci. Dlatego tu przyjeżdżamy właśnie ze względu na takie różne cuda. O co tu chodzi? Wytłumacz mi tą koncepcję. Chodzi o to, Dziubek. Że? Żebyś była najedzona. Ale patrz, jak to wszystko. 8 mewy zbiegnie. O! Ty, ona tam coś wciepła do wody. Pa, nie. pa, rybę. Pa, i wyciągnąłem teraz. No, ale tu jest mało miejsca. Kurde. Karczek chciałeś? Dobrze to wygląda. Ty, ale ta chmura jest taka nie za fajna. No fajnie. Przerzucam chyba. Chciałbym tego tyrpać, no ale to niemożliwe, będzie tyrpniona. To się staje pomału taką świecką tradycją, że ty tutaj coś zawsze inżynierujesz. To już się nie obawię. Dobra, trzeba było się zblokować. Dobra. No już tego wiatr nie powiem. Patrz, jak te chmury wyglądają. Ale te chmury są fajne. Wszystkie chmury są fajne. Wszystkie chmury fajne są. Kumulusy i wszystkie inne.
wszystko tu jest, jak należy. O, gołębie rasowe. Bujaj się, bujaj. Daleko wróciłem, nie? O, zapomniałem o moim kaftanie. O nie! Dawaj się, kura, jeszcze. Poddaję się. Jesteś pesymistycznie nastawiony. Ja jestem realistą. A ja kawa. Na spokojnie. Dobra, to teraz jeszcze ryba. No trochę za spokojne jest teraz jeziorko. Ciężko. Jeszcze narobiliście larma. Co to było? Ponton szczelił. O, komuś wyrąbał ponton. Wyciągali i położyli na ognisko. Niedogaszone. Trzeba wysuszyć. Posłyszymy, to radziecki ponton, się nic nie stanie. Czajka by wybuchła szybko. Używane jeszcze te czajki, ludzie kurde dalej mają i handlują nimi. Pierwsze szlify wędkarskie robiliśmy na czajce. I bez wioseł, takie z gałęzi naturalne. Były wiosła, bo to pierwsze było na uroczysku karpiowym, mieliśmy wiosła pożyczone z tego. Z uroczyska. Ale na uroczysku to był cyrk. Jak to by mieć? Pierwszy raz żeśmy wywozili zestawy i kura wziął na takiej roletce. Ze styropianu. Wszystkim. Mój zestaw, Rumuna zestaw i swój. Trzy zestawy. Nie, a nie po dwa? Nie, po jednym. Trzy, po jednym, każdy po jednym. I trzy wędki. I fala taka. Czajka, kurde, ta. Bez podłogi? Kura miał z tego, niewiadowa poduszkę, ciśniętą pod zlić. I trzy zestawy naraz wywoził na to. I wszyscy wierzyli w sukces. Mieliśmy tam dwa karpie albo trzy, nie? One się poplątały, chyba więcej nawet. One się poplątały od razu. Od razu przy pomoście. Jeszcze nie zdążyłem machnąć dwa razy wiosłami, one już były poplątały. Na czajce już mu się nie puścił na środek zierzna. Kurę byś puścił. Kurę tak.